Dobra, przerasta nas hard mode, normal, jedziemy jeszcze. Potrzebujemy odblokować mojego ulubieńca, jakim jest Judas Blaire. Spróbujemy Samsonu odblokować, aż będzie trudne. Idziemy Isaaciem, czyli standard. Krzyży. I już na start. Za fajny room. Isaac to jest ziom wariat, a nie jakaś Magdalena. Nie podoba mi się to imię. Kobieta, jeśli jesteś Magdaleną, to mi się nie podoba to imię. O ładnych imionach żeńskich mogę pogadać. Ale w sumie kogo to obchodzi? Jeszcze więcej? Ciałek? W sumie póki one nie skaczą, to są git. Nie będę narzekał. Jakiś pomarańczowy, czy tak, pomarańczowy. Dobra. Dajcie mi pomarańczowy kamień. Bonusowy kamień, tak będziemy to nazywać? Kluczyk. Fajnie. Bonus. Nie, Jezus Maria, nie wiem co się ze mną dzieje, że ja tak gubię słowa. Przekręcam wszystko. The Charlotte. May nothing stand behind you. Coś takiego. Tam było napisane. Pieniążek. Pieniądze. Pieniądze są fajne. Jest i treasure room. Nie patrzę na mapę, więc teraz dopiero się skapłem. Ale też mamy bombkę. Oko proroka, triple shot. Ale fajnie, jak fajnie. No, na start lepiej mogliśmy trafić, szczerze. No mogliśmy w sumie. Ale jest dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Nawet jeszcze lepiej. Tu mamy gówno i skrzynkę. Triple shot, jeszcze jakaś szybkość strzałów by się przydała. Nie było naprawdę idealne. No nie zauważyłbym, no Jezus Maria, jak dobrze, że zauważyłem jednak. I boss room. Kogo mamy? W sumie raz na nich walczyłem i jakoś nie byli jacyś mega silni. To już teraz frają mochami. Ale wariaty się rzucają. Rzucają się, gimby nie znają tych bossów. Kurwa. Kurwa. Na hard modzie byśmy już tracili więcej. Nie, hard mod jeszcze nie jest dla mnie, jeszcze jestem za słaby w tą grę. Jestem nowajsu. Czy Fajzaka jedynkę trochę przegrałem. 30 godzin mam chyba na Steam. No jak? Skubany. Skubany ku. Hehe. Dobra, gin śmieciu, ty też. Te trzy szoty wejdą na raz, jest fajnie. HP up. Dobra, czyli jedziemy na healthie. Damage będzie słaby. Arcade room. Dobra, treasure room mamy już dwa prawdopodobnie. O ile nie trafimy jakiejś skrzyneczki złotej. Już wiemy co robi bateria, lecz niestety, a może niestety, nam się tu nie przyda. Hej, my te robaczki na raz zabijamy teraz. Potion touch. O, w sumie jak będziemy mieli dużo health'a, to się przyda. A tak to się nie przyda. Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli się skapnąć. Ile ten kamień się świeci jakby? No, chyba.
Dla tych, co się nie zdążyli skapnąć, poison touch, to znaczy, że jak kogoś dotkniemy, to on będzie miał truciznę na sobie. O, właśnie tak, i będzie mu wyżerane HP. Kolejny. Nie chciałem tu wejść! Aż muszę klucz kupić. No. W sumie worth it. Dotacje. Nie damy donata, dotacji. Bateria. Jakbyśmy grali Magdalenką, to by się przydała. Ale ona ma brzydkie imię, dlatego nie będziemy ją grali. Jeszcze można gdzieś skręcić? W sumie nie. W sumie już walczymy z bossem. Balls of Steel. Fajnie. Health of Eterno Monstro. Props. Monstro z triple shotem w sumie nie będzie jakiś mega. Tylko to będziemy triple shotować. Jak wszystko powchodzi, to będzie piknie. Piknie po prostu. A nawet jeszcze lepiej. Bang. Bang. No bang. Monstro 1 jest naprawdę łatwym bossem. Oberwać od niego to jest dosyć ciężko, chociaż znając mój nieogar i moje szczęście, to dostaniemy z 1 555 000 razy. No, już, raz. Oczywiście, niech tradycji stanie się zadość. No, kacie mamy. Nie wiem, co to daje. Ale jest dosyć drogie. Jolo. O, props. Opłacało się. Dla damage'u zawsze. Damage po tier ups. O, fajnie, 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 bardzo fajnie. Tears up jeszcze bardziej. Mamy już naprawdę szybko strzelamy tymi triple shotami, mamy fajny damage. Props. Bardzo fajnie, że to wziąłem, cieszę się. No, ręcz w sumie też mamy niczego sobie. Oczywiście nie tak dobry jak w tamtym podejściu. No, taki rąk był. Jestem szybszy z szmatą. Treasure room. Splash damage plus tears up. Czyli jak się rozpadnie to, ale nie, no naprawdę. Względem do Major jesteśmy tak przekoksowani. Na strzała bierzemy to. To jest piękne. Jesteśmy naprawdę tak przekoksowani na... Nie chcę się powtarzać, że jesteśmy przekoksowani, tylko brakuje mi słów. Jesteśmy przekoksowani na duże grupki słabych potworów. Jak będzie dużo muszek, albo dużo gówien tych małych, to szybko będą schodzić. Cytując klasyka. Tutaj chyba dół nam dostał tylko. Fajnie. Fajnie, szybko wszystko schodzi. Ja się jaram. Pyk, kluczyk. Już na kolejny treasure będzie. O, właśnie o tym mówiłem. Że na takie roomy jesteśmy wprost stworzeni. Takie też. Na bombardy. Pip. Pip jest dosyć denerwującym przeciwnikiem. Aczkolwiek nie jest za trudny. Potrafi ściągnąć trochę serduszek, ale naprawdę, żeby na nim przegrać, trzeba być wybitny, jak ja. O, ale szybko strzelił, naprawdę. Mleko. AP up. No. No, fajnie, fajnie. Caves tu. Chcę takie roomy cały czas.
Strasznie fajnie to będzie wyglądać, jak jeszcze byśmy podłapali trochę szybkości. Master of Lockpicking. To jest chyba, że nie będziemy potrzebować klucza raz. No ja pieprzę! Tears up, jeszcze lepiej, o właśnie. Tutaj możemy sobie tak pobagować, no wykorzystać nasz damage. To, że się nam rozpaczkowują jeszcze łzy. Taki room też już był, tylko że na hard mode na pierwszym razie. Powtarzają się te rumy. W sumie normalne. Już boss? Nie no. Treasure room nam został jeszcze oczywiście. Najważniejsze w sumie. Czyli skręciliśmy, od razu wiemy gdzie jest boss. O, ale przeciwnicy. Pierwszy raz widzę takie wariaty. Nie spodziewałbym się szczerze nawet. Myślałem, że to są takie... ten rodzaj przeciwników, którzy giną, jak te głowy. Jeżeli... zniszczymy wszystkich przeciwników do zabicia, o pajączki. Jakbym był mały, to bym nie grał już w to. Bo bałem się takich pająków w grę. Jak byłem młodszy, też bałem się wody w grach. Nie wiem czemu, naprawdę. Teraz nie potrafię tego powiedzieć. Może dlatego, że w wodach było tak, że był ograniczony obszar widzenia. I widzieliśmy wszystko. Chwila, bo użyłem takiego mega skrótu myślowego. Był ograniczony obszar widzenia, w sensie, że woda nam rozmazywała to, co było na... bardzo daleko, a jednocześnie mogliśmy widzieć wszystko. Coś mogło być pod nami, nad nami, obok. Mogło być wszędzie. Co to jest? Mogło być wszędzie. Jak jakaś rybka mi wyskoczyła, to Jezus Maria. Ja raz pamiętam, że się rozpłakałem na seriusie sami. Pierwsze starcie, jak w kanałach pierwszy raz rybę spotkałem, mając 7 lat bodajże. Bo jestem graczem oldschoolowym. Treasure room oczywiście. Co tu mamy? Jakąś bombę śmieszną. Ten bombs. A dobra. Mogło być lepiej. Aż tak te bomby mi nie pomogą. Dobra, jeszcze sobie podkrywamy, bo czemu nie? Nie mamy jak tego otworzyć. I góra. Też jeden room też. O kurde. O kurde. Nie lubię tych kościeli, bo oni mają ręcz strasznie mocny. Ale opłacało się. Tylko jeszcze kluczek by się przydał. Pamiętam, że był taki item, że zamieniałem wszystkie bomby na klucze bodajże, albo klucze na bomby, ale chyba bomby na klucze. Grudy, nie lubię go. Ale z triple shotem będzie fajnie. Będzie łatwo. Jakbym pamiętał tylko o tym, że on tak strzela, to by było fajnie. Ale się popisałeś, Grudy. Nie no, był słaby, bo nie może się ruszać, ale mamy triple shot. Co oznacza, że... co oznacza rzeź. W sumie za nic się nie wymienimy, bo nie wiem co to robi, ale jest mało warte. Speed and trench up. Little buggy. Achievement. Okej. Fajnie nam się głowa pali. You unlocked Eve. Nie pamiętam w sumie co było. Do zblokowania Eve. Ale przydałby się ten laser, szczerze. Bo trzeba od tylca ich zajść. Co to jest? Master of Lockpicking. Tastes like burning. A. O kurde, o kurde. Larry, który lata na ukos. Niezbyt łatwy przeciwnik. Denerwujący strasznie. Dobra, mamy treasure room, nie mamy hajsu. Znaczy hajs mamy, ale nie mamy tego. Tak, hajs mamy, ale nie mamy pieniędzy. Co ja mówię? Ale nie mamy klucza. A to są kościeje? Czy to nie są kościeje?
Dobra, one się zamieniają w kościele jak minie. Kminie, nie musicie mnie rzucać tymi kościami rąbanymi. Na szczęście mamy triple shot, ale jakoś tam ułatwi sprawę. Dobra, chodź tu. Gdzie ty mi spierdzielasz? Dobra, Master of Lock Picking. Teraz nam się może przydać, o ile ten item działa tak jak ja myślę. Źle myślę, dobra. Nie, 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 nie kościeje, nie, 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 nie bawimy się tak, panie. Panie, panie. Od razu szybki rzut okiem, czy nie ma tych kamieni ulepszonych. Nie hejs, pływa jest. Po co mi to? Dygłem się szczerze. Jestem pipka trochę. Dlatego na przykład lubię horrory nagrywać. Nadal nie wiem co te łapy robią, maski, ale wyglądają hardkorowo. No, chciałbym ten item, ale no niestety, przykro mi. Kir. Tu mamy gówno. Gówno robiące jeszcze większe, mniejsze gówno. Te gówno szarżują, dlatego ich nie lubię. W sumie taka o, jest, 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 jest. Taka zależność między Isaaciem jedynką a drugą, a dwójką. Jedna z największych różnic. To są bossowie. Ci nowi. O, ale fajny. Tamci bossowie w Isaacu jedynce działali na normalnej zasadzie. Normalnej... wtedy, czyli albo nas gonili, albo strzelali po prostu tymi pociskami. A tutaj takie mają bardziej jak na pamięciówkę do zapamiętywania te wszystkie ruchy. Tak jak w Towhole dokładnie. Tego będziemy przy zasadzie, że to jest Towhole. Tu players. Two players for the lost. Yay, worth it. W sumie to już nie ma co iść do góry, bo jesteśmy... może po klucz. Nie, no pójdę. Ten klucz zawsze się przyda. Fajnie, że mamy tego ziomka z tym laserem szczela, bo on może nie jest jakiś za dobry ten laser. Pod względem... no jeszcze traciliśmy oczywiście Eternala. Pół. Nie jest dobry pod jakiś mega pod względem damage'a, ale właśnie teraz jego zajebistość mogę wam pokazać. Że właśnie przebija tych przeciwników, co możemy tylko od tyłu zaszczelić. I to jest piękne. Bang, 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 bang. Jeszcze jeden. No, popisz. I klucz, oczywiście, że się opłacało tu przyjść. Waginy, niefajne. Trzy waginy są fajne, ale nie te. O kurde, nie zauważyłem tej waginy jeszcze tam. Ale mamy hajso. Hajs się zgadza. Hajso władza. No nie skacz tak, zabraniam ci. Dobra, będziemy musieli sklep odwiedzić, ale jeszcze nie teraz w sumie. Dlaczego? Dlatego, że klucz nam się przyda do treasure roomu. Ponieważ w treasure roomie jest pewny jakiś dobry item. Niekoniecznie dobry, ale na pewno użytkowy.
A w sklepie może nam się trafić nie ma tutaj żadnej skały? Nie. Może nam się trafić po prostu jakiś health. The Gate. Pierwszy raz walczę na The Gate'a, ale wygląda epicko. O, Touhou. Kolejny Touhou. Fusion. Touch. Nie spodziewałem się. To tak wariacko zagra. Ale my wokół takiego paszczycego jest taka, nie zdążyliście zobaczyć. Max, staw. Staw na propsie. Bad trip. Dobra. Mam do czarot. Dobra. I co, teraz jest matka room. Ja muszę pamiętać, że moim głównym atakiem nie jest ten laser, bo ja się skupiam na tym laserze bardziej niż na... O kurde, głupi room, nie lubię. I teraz to gówno szybko trzeba rozwalić, bo ona szarżuje. A ja nie wiem, jak się tego unika. No, ale małe gówno mnie uratowało. Dzięki. Propsuję. O. Znowu. Powtórzenie roomu. Fajnie, bo nie jest jakiś trudny. Na pewno ciężko jest utracić HP, ale dużo czasu się psuć. Mam Isaaca? Nie mam. No jak! Straciłem HP. Dobra. Szybka, tania wymówka. Chciałem użyć Poison Patcha. Dobra, odwiedzimy sklep. Super. Super, jak. Co to jest? Czy tepamy do pokoju z bossem? Dobra, w sumie fajnie. W sumie fajnie, a na pewno może być. Z tych ognisk lubi wypadać Eternal Hearth, co tam jest. Jest i treasure. W sumie bym poszedł już do matki, ale... Lock up. Spoko. Ale. Ale co? Spytacie mnie. Ale musimy klucz mieć. Mam następne. Następny basement. To jest bodajże świecący kamień? Chociaż nie. Właśnie tam, gdzie jest kolbową, tam, gdzie jest świecący kamień. Jeszcze lewo. On został. Dużo bomb, dużo hajsu, mało kluczy. Coś nie idzie ze sobą w parze. W sumie czemu mam to mniej iść, jak mam tyle bomb? Temprise. Arcade Room? Pogramy. No nie pogramy, bo ja mam klucza. O nie, wagin. Ta mięska, super facetki mięska. Super Facetic Mięsko to jest bardzo fajna gra. Super Meat Boy. Na starym kanale Tomes SWP14 możecie zobaczyć moje poczynania z Meat Boyem.
Aha, dobra, to nas chyba tepa w losowe miejsce. Akurat nam się udało do arcade roomu, fajnie. Musimy pograć o kluczyk. Ale hajso, trochę tu posiedzimy. Musimy kluczyk mieć. O, dobra. Tam mam parę. No nie chciałem tego. O lol. Ile my tu możemy być? Jednak się opłacało. I'm error. To jest chyba error room. Tak, to jest error room. Nie chcę bad tripu. Lol, fajnie. Error room, spoko sprawa. Ominęliśmy matkę. A naprawdę creepy jest to takie czerwone. Czerwona poświata, co... Co lata. To taka poświata, co... Jest na ekranie. Mega, mega sprawa. Jaram się. Bardzo fajnie. Jokera użyjemy. Steam up. Dobra. Czarne serduszka się przydadzą. Oj, oczko. Dobrze, że nie zdążyło szczelić. O, w sumie te mózgi, co zostawiałem po sobie ślady, nie są za fajne tutaj. Bo się zlewa z tą czerwoną, poświatą. No Jezus Maria, właśnie o tym mówiłem. To jest najgorsze, jak o czymś mówisz i to robisz. W sumie ją mam po sobie baterii użyć. Nie muszę stąd uciekać. Przy pomocy spacji. Nie, bo kluczy nie użyję, żeby tam wejść. Eternal Heart na spoku. Na propsie, tak na spoku. Chyba to była połówka tylko. Creepy dźwięki. Też tak umiem. Jak ty oko. Ale creepy, ja pierniczę. Weźcie mnie stąd jak najszybciej. Jeszcze nie zostawiajcie tego śladu, proszę was. Gruby. Irsby, czy jak wy tam macie. Czy dupa. Dobra, nie, uciekam. Lock up. Czy ja tak użyłem? Co to zrobiło? Zabiło ich? Fajnie. Jaram się. Musimy mieć dużo health'a. Żeby sobie poradzić z sercem, bo... Ja pierdolę. Nie mamy Biblii teraz, żeby na strzała je wziąć. Kurde, no nie, nie, gorszych rumów nie mogło mi dać na koniec. Ja myślałem, że stracę jeszcze health'a. Lemon Party. W sumie nie wiem, co robi to Lemon Party, czy to damage bierze, czy co, jestem szybszy na tym. Dobra, wchodzimy. Ale nie, yeah, to jeszcze nie jest serce matki. Wszędzie jest. Jestem gównem w tą grę. W sumie ja to trzyma... Naprawdę ja to trzymałem, żeby... Resztki... To i ten? O, to jest fajne. Jak mi nasra Eternal Herfów, to jest fajnie.
pokoju. O, nie tak miało być. To nie tak miało. Mother i słoczynki. Tak, to o czym myślałem. Co na tym myślałem, a to zrobiłem z tym debilem. Dobra, schodzimy niżej. Chyba dwa razy serce musimy rozwalić, żeby odblokować. O kurde, o kurde, o kurde! Co to za room? Co to jest? Klucze? Nie. Złoty klucz to jest chyba, że mamy cały czas klucze na... ale tylko na tym poziomie. Kurde, nie lubię tego bossa. Jeszcze była jego taka naprawdę najgorsza odmiana, jaka mogła być, że mogliśmy go tylko w tyłek trafić. Bo to było piekło. Zresztą musicie sobie wyobrazić, ludzie. Bomby, bomby, bomby. Jaki pokój. Dobrze, że jestem ogarniętym graczem. Co to jest? Co to robi? W ogóle, nie wiem. Dobra. Tak sobie możesz robić. Pozwalam. Ty, co robisz? Nic nie robisz, nie zdążysz nic. O kurde. Dobra, tam jest pokój z bossem, czy jest to gówna rad... ten. Gówna... radioaktywne bym musiał przechodzić. Chcę treasure'u na razie. Będziesz na mnie szarżował w tym mapie. Małe gówienka są słodkie. Ale nie duże. Dużo gówna śmierdzą. Nie, no naprawdę, to co się tu dzieje, to jest rzeź. Ja się boję, co będzie na hard mode. Treasure room. Where are you can be? Creepy muzyka. Jestem od wygrany o krok. Góra. O kurde, nie za fajny room. Taki jest trochę mały. No teraz klucze mi wchodzą. Dobra. O, przyda się. W sumie. To jest zupełna losowość, to co się tu dzieje. Bad trip. Użyjemy tego. Ale kupek. Jesteśmy przekokrzeni na takie pokoje, przypominam, złote gówno. Dobra, jestem skłonny użyć dwóch kluczy, żeby tam wejść. W sumie to nie użyjemy dwóch kluczy, bo mamy złoty. Dobra, warfut, nie ma grida w dodatku. To jest hangman. Dobra, zostało nam ostatnie w sumie podejście. Gdzie jest treasure room? Nie, jeszcze tutaj może. Ale go nie ma, gówno. Za to my straciliśmy sobie health'a. Okej, no odblokowaliśmy. Dobra, odblokowaliśmy podczas tego podejścia dwóch nowych ziomeczków na propsie. Co to jest w sumie? To jest ten room, gdzie musimy... możemy wejść mając full HP tylko. No kurde, kubka raszująca. Gwizdaj sobie, gwizdaj. Full health, tak. Nie no, takie pokoje mnie wykończą.
Kurwa! Dobra, nie udało się, ale ogólnie fajne podejście. Dosyć mi wyszło. Odblokowaliśmy sobie dwie postacie, sprawdźmy. Odblokowaliśmy Eve, Dead Bad, Horror of Babylon. Okej, okay, jeszcze kogoś odblokowaliśmy. Przecież coś tam o Eda nie było. Eve. Kane. Dobra, mamy niestety win streak hardo na minusie, ale jest dobrze, jest fajnie. Fajnie się gra, mam nadzieję, że wam się fajnie ogląda. Zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Do następnego odcinka, trzymajcie się, bye bye!